Witam Was serdecznie w kolejnym odcinku mojego gameplaya Cyberpunk 2077. W poprzednim odcinku skończyliśmy misję z paralezami, a dzisiaj, znaczy skończyliśmy przynajmniej jedną z tych pierwszych, a dzisiaj takie mam... do nas się odzywała Judy. Moglibyśmy też w końcu zacząć robić te cholerne ringowe sprawy, znaczy sprawy z ringiem, te bitki. Jakoś niespecjalnie lubię te bitki i zarówno te. W ogóle to nam jakieś takie nowe rzeczy powyskakiwały. Tylko nie wiem, czego się dokładnie tyczą. Tu jest jakieś zadanie poboczne, którego wcześniej nie było. I tu jakieś jedno po jednym. Ciekaw jestem, czy to nie jest przypadkiem coś z tym całym... Proszę Was. Tym Bobem. Chociaż może niekoniecznie. Gdzieby to było, jakbyśmy musieli daleko jechać. Jesteśmy tutaj. To są nie tak daleko. Podjedziemy tam, zobaczymy. Może akurat co się ciekawego okaże. Bo też nie chcę przypadkiem omijać tych zadań, co im takie drzewo wyskoczy. Potem się zrobi jakoś jedno z tych głównych i zaraz nam ucieka. Więc jedziemy. Ta pogoda w tym odcinku fajna. Japantown. Ktoś coś włupnął. Ten smoczek ładny jest. Jesus. To było chyba na styk. Ktoś tam z tyłu się ładnie rozbija. Mają zielone, nie jadą? Słoneczko do mnie do pokoju wbija. Mam nadzieję, że widoczność jakoś specjalnie się nie zmniejszy z tego powodu. Ja w sumie mogę trochę dalej podjechać. Teraz mi się to uzmysłowiło. A na Judy tu czekamy. Zaraz. To powiesz mi, o co ci chodzi? No dalej, no. No i co? Hej, B! Gotowy? Fajnie, że jednak jesteś. Przemyślałam to wszystko jeszcze raz. Mieliście rację. Są takie momenty, kiedy jedynym sensownym argumentem jest kop w jaja i kula między oczy. Denerwujesz się? Skąd wiesz? Nigdy wcześniej nie robiłeś czegoś takiego. Pomyśl sobie, że będziesz robił to, co zazwyczaj robi lalka. Jesteś w tym dobry.
Wiesz, jak się dostać do Hiromiego? Mam to rozpykane. Ściągnęłam plany budynku. Niekompletne, ale widać na nich penthouse. Najlepiej będzie dostać się tam z poziomu technicznego. Tam jest przejście. Pamiętajcie, musicie w pełni polegać na chipie behawioralnym. Nie ma miejsca na zastanawianie się. Zdajcie się na instynkt. Sekunda zawahania może was słono kosztować, jasne? Gdzie jest Maiko? Na spotkaniu z Hiromim. Poszła, żeby nie wzbudzać podejrzeń. Zatrzyma go tam, dopóki nie wejdziemy. No dobra. Ruszamy? Jasne. A, obsługa techniczna. To jest ciekawe, bo ostatnio miałem wrażenie, że myśmy tam sami z ludzi. Wy dwoje ruszacie zaraz po nas, prosto do chmur. Kurwa, nareszcie. Uważaj na gangusów, czasem się tu kręcą. Się podłączyć do panelu, tam po drugiej stronie. Zajmiesz się nimi? Ale mi się nie... Dlaczego tu jest nie jest? Zobaczą ją, schowaj się! Nie zadziałało? Co dalej? Wszyscy są już na pozycjach? Tom i Roxy powinni już być w chmurach. Na znak Maiko zaczynamy. Oni uderzają w ochroniarzy, ty zdejmujesz Hiromiego. Ale najpierw musisz się dostać do penthouse'u. A ty ze mną nie idziesz dalej? Sam masz większe szanse, że cię nie zauważą. Poza tym bardziej przydam ci się tutaj. Gdyby na przykład włączyli alarm, to będę mogła przeciąć sygnał. No dobra, to idę. Windę masz po drugiej stronie. Trzymaj się. Jakoś tak te bronie smart jakoś mi średnio mi się podobają. Weszliśmy do chmur. Kto idzie na piętro? Ja się zajmę parterem. Tom bierze górę. My jesteśmy gotowi. Chyba że jak pójść w snajperkę. Okej, jestem na dachu. Zeskocz na balkon. Tylko uważaj, dobra? Dobra. Teraz! Później będę, no. Mówiłem, że pracy mam dużo.
1C, 7A, 7A, 1C. Coś poszło całkiem. Nie chcę kurwa żadnej kolacji. Wszystko co ugotujesz i tak smakuje jak wióry. Też cię kocham. No bo tam jakiś typo jest. Teraz kościa. Jakby tam zeskoczyć, chyba że tędy jakoś. To helamerskie. Jest tu gdzieś wpakować, czy nie ma? Raczej nie bardzo. Cześć, to ja, sierżant Dobbs, książeczka, którą trzymasz w rękach, zawiera informacje o największych gangach Night City. Dzięki niej dowiesz się, które z dzielnic unikać, po czym rozpoznać członków gangu, jak uniknąć sytuacji konfliktowych. Dobra, na edukację przyjdzie czas. O, tak myślałem, że ludzie tutaj. Teraz jak się robi gorąco, to po prostu trzeba... kurde, zmieniać spluwę i to dość szybko. Ale jakoś w kółko o tym zapominam, bo mam wrażenie, że zdążę. O kurde, to już nie da się. Tam już też nie bardzo. Dobra, rzucamy typa. Teraz czekaj, jak to się zmieniało? Altem. Dobra, tam już nie ma. Będzie tutaj. Jego to raczej nigdzie nie schowamy. Raczej. Ciekawy widoczek. Ciekawy. Czyli to będą pewnie tamte drzwi. Nie, wtedy nie przejdziemy. A, coś jeszcze na górze tu było. Dopiero sobie teraz uzmysłowiłem. Kurwa! Na moim piętrze czysto! Zabiłam wszystkich! Zabiłam. Ja też! Liczyłam, że narobisz mniej zamieszania. Przed kamery do pomieszczenia ochrony. Całe szczęście, że siedzą w wirtualu, bo już by było po zabawie. Zawsze lubiłem kobiety, które potrafią docenić czyjeś starania. Ta jest wyjątkowo milutka. Trzeba było odwołać ochroniarzy. Poszłoby łatwiej i szybciej. Nie mam takich uprawnień. Jeszcze. Dlaczego tam jest trzech typów? Co ona kombinuje? To jest nasz cel. Hiromi Sato. Co oni oglądają? Demo kandydatki na nową gwiazdę chmur. Sama ją wybrałam. Zastąpi Evelyn. Mam nadzieję, że okaże się mądrzejsza. Kim są dwaj pozostali?
dla nich jest nasze małe przedstawienie. Hiromi odpowiada przed nimi bezpośrednio i teraz muszą zobaczyć, jak zdycha w kałuży własnych szczyn. Umawialiśmy się na coś innego. Patrz na moją twarz, widzisz? Przyjrzyj się. Widzisz, jak bardzo mnie to nie zaskoczyło. Znam Tigersów. Dla nich władza wiąże się z siłą i z bezwzględnością. Tylko to zadziała. Maiko! Zaraz ich odłączę z wirtuala. Nie będą zadowoleni, gdy się nagle obudzą. Muszą dostać w zamian równie dobre przedstawienie. Jasne? Maiko, nasz plan nie zakładał obecności świadków. Zakładał pokazówkę, tak? Pokaz wymaga publiczności. Ja najlepiej wiem, jak to powinno być przeprowadzone. Po prostu mi zaufaj. Naprawdę dobrze to przemyślałam. Krótko mówiąc, chcesz zająć miejsce Hiromiego. Nawet jeśli to będzie oznaczało przystąpienie do Tigersów? A jak inaczej mam obronić wyzwolone chmury przed innymi gangami? To mi się kompletnie nie podoba. Za późno na te refleksje. Tom i Roxy już zrobili swoje. Wasza lalkowa rewolucja już jest faktem. Teraz możemy albo wygrać wszystko, albo przegrać wszystko. Rób swoje. Parker, to nie jest. Co tu się dzieje? Kto to? To jest żywy dowód na to, że Hiromi Sato jest skończony. Ten najemnik raz już zakłócił spokój gości chmur. Zamordował Oswalda Foresta. A teraz wdarł się tutaj, do prywatnego apartamentu pana Sato. I to nie wszystko. Oto do czego jeszcze doprowadziła nieudolność Hiromiego. Co do kurwy? Długo przyglądałam się nieporadnym poczynaniom Hiromiego Sato. Ale teraz chyba oczywistym jest, że jego czas się skończył. I co ona odpierdala? Chmury potrzebują zmiany kierownictwa. I mam rozumieć, że przyszła kierowniczka stoi tu właśnie przede mną, wygłaszając płomienną przemowę. Za waszym przyzwoleniem. Po moim trupie. Mieliśmy się Przerwijcie to! Rozumiem, że to są wasze warunki. Musisz ich unieszkodliwić. Przecież o to nam chodziło. Lalki z chmur ogłaszają niepodległość. Klub będzie teraz zarządzany przez nie same. Wi, ja będę mówiła. Tiger Claws będą dostawali swoją działkę, ale nie mają nic do powiedzenia w sprawach klubu. Natychmiast to przerwijcie! Ja nad wszystkim zapanuję. Nie potrafisz zapanować nawet nad jednym najemnikiem. Hiromi odpowie za swoją nieudolność. Później. Natomiast wy odpowiecie za impertynencję teraz! Czy dajemy sobie może... No, Macron TMP. Teraz to masz... Katana. Sumę togi. No się średniawo tu nachrzaniało bardzo. Wiem, co się stanie. Wyjdziesz stąd teraz i więcej nie wrócisz do chmur. Albo cię zabiję. Widzę, że masz to wszystko rozplanowane. Ale o jednym zapomniałeś. Ja też mam wszczep lalkowy. Dobra, Vi, wynoś się stamtąd. Wyjście z apartamentu jest na najniższym poziomie. Tamtędy trafisz do windy.
No, troszkę dolców wpadło. Tom i Roxy już są bezpieczni na zewnątrz. Nikt ich nie ścigał. Zjedź na poziom ulicy. Będę czekała przy stoiskach z żarciem. Zabiłeś ją. Możesz, kurwa. Zabiłeś ją. Przykro mi, Judy. Przepraszam. Nie planowałem tego. Wierzę ci. Daj mi moment. Muszę się otrząsnąć. Muszę to wszystko przetrawić w spokoju. Sama. Na razie, Vi. Na razie, Judy. Tysiące twarzy, setki miraży. Teraz zastanawiam, czy by nie skoczyć sobie. Raz ci dziękuję. Ocaliłeś wiele żyć. I kilka kroczy. Myślę, że skoczę sobie do mieszkanka. O, mają magazynie poboczne. Że myślę, że warto byłoby skoczyć do mieszkanka i ogarnąć. To coś jeszcze nowego mamy? Też coś nowego. No proszę bardzo. Ono było to skoczyć, ale wpierw ja chcę skoczyć sobie do naszego mieszkanka. Żeby ogarnąć parę rzeczy. Nie ma sprawy. Muszę lecieć. Nawet nie zauważyłem ich. Skoczymy sobie do chaty, ja sobie trochę poprzerabiam rzeczy. Znaczy sobie ten. Proszę. Hej, Vi. Nasz schowek? Nie, zaraz. Zapalimy kadzidełko, żeby było klimatycznie. Gdzie to jest? Co to jest? No powiesz coś? Jak tam sytuacja z Rogue? Jest nieźle. Odpukać. Dogadałyście się? A my tu nie skorzystamy przecież z tego tegowego. Się w ogóle porąbały domy. A, żeby jeszcze czasem można było się wyspać. Czyli jak jesteśmy na randce z paną, to nie możemy wtedy skorzystać z schowka. No, czyli buziaczek na do widzenia. I gonimy do drugiego mieszkania najwyraźniej. O, jest w końcu. Okej, okay, żeśmy troszkę poogarniali tutaj. To, co przede wszystkim sobie zmieniłem, to mamy pistoletik Dead and Taxi, czyli ten, który żeśmy mieli, znaleźliśmy w tym, w... Tamta Majka miała swoją siedzibę, tu karabinek Saratoga i nasza snajperka tradycyjnie została. Tu nawet tam nic. Wróciłem do naszego ubioru V.
Więc teraz spadamy stąd. Chcę się, żeby w ogóle troszkę rzeczy posprzedawać, bo nam się już trochę nazbierało. Takich tych tak nie będziemy używali. Teraz tylko pytanie, gdzie mamy jakiś pierwszy ten, pierwszą miejscówę. Tutaj moglibyśmy coś sprzedać. Dopiero będzie tutaj. Ale może skoro jesteśmy tu, czyli byśmy co to będzie. Może akurat coś ciekawego nam trafi. Będzie w tamtą stronę. Kocham cię, moje kochanie, na tyle blisko, że na to nie musimy. Za bardzo gdzieś biec daleko. Coś tu będzie. Ślepy jesteś? Ej, ty! Lubisz braindance'y? Mam coś ekstra. Ryję banie, że ja pierdolę. No chodź, zobacz. To było jedno z tych ukrytych zadań. No dobra. Co tam masz? Dla ciebie coś specjalnego. Coś ekstra. Aha. A konkretnie? Najbardziej kurwa odjechany brain dance, jaki widziałeś. Normalnie mózg rozjebany. Okej. I skąd go masz? Kupiłeś prawa do wyłącznej dystrybucji na terenie Night City? Skąd mam? To w śmieciach leżało. Ty nawet nie wiesz, jakie na wysypisku można skarby znaleźć. To co jest na tej kasecie? No mówię ci. Jakby ci coś eksplodowało w czaszce. Kolory, dźwięki, uczucia. Typie, tego nie da się opisać. Przynajmniej ja nie umiem. Dobra, zapiszemy sobie stan gry. Żeby nie była jakaś głupia decyzja, to przynajmniej się zobaczy, ale niekoniecznie się straci. Zaintrygowałeś mnie. Wiedziałem, że się zgusisz. Taśma jest twoja. A za kilka baksów mogę ci też pożyczyć odtwarzacz. Nie trzeba, mam własny. Racja. Tylko pewnie taki z wyższej półki, co nie? A wiesz, ta taśma ma swoje lata. Nie wiem, czy pójdzie na nowym sprzęcie. Spróbuję puścić na moim sprzęcie. Najwyżej do ciebie wrócę. Pewnie. Wiesz, gdzie mnie znaleźć. Ładny syf. Dobra, zapuścimy sobie to BD od Stefanka. I teraz zgadnik, to jest chyba to. Użyjemy. Nieznany format. Zajebiście. Miałeś rację, na moim sprzęcie nie chce działać. A widzisz? Mówiłem. Kwestia tej, wstecznej kompatybilności, co nie? To co, puścić ci na moim odtwarzaczu? Śmiga jak marzenie, tylko wiesz, dochodzi opłata za wypożyczenie sprzętu. Oby ta taśma była warta tego całego zachodu. Spokojnie, satysfakcja gwarantowana. Albo zwrot pieniędzy. No, to chodź. Gdzie niby? Po odtwarzacz, nie? Przecież nie noszę go przy sobie. Czy dopiero teraz wejdziemy do tego pokoju? Myślałem właśnie, co to będzie. Coś tu się odwali. To mój odtwarzacz. Puszczę, kiedy chcesz. Że też musiałem wylądować we łbie największego naiwniaka w Night City. Co się stało? Rozejrzyj się i połącz kropki. Kusiarze. O
cholera. Dałem się zrobić. Czyli nie usmażyło ci doszczętu mózgu. To dobrze. Wstawaj, słonko, bo zaraz przyjdą cię kroić. Zabawnie. Odszukaj, zabierz swój ekwipunek. Czyli tam teraz nic kompletnie nie mamy. Nic. Ale mamy snajperkę naszą. To w sumie całkiem zabawne, że tego nam nie zabrali. Dobra, zaraz chłop się pożegna. O, że w... Co? Ty, to jest to samo miejsce, co wtedy. To jest to mieszkanie, w której w Sunder Dorset żeśmy wtedy znaleźli. Ale numer. To jest dziwne uczucie. Bez kitu. Stefan podrzucił nam coś ekstra, tego typa, który wpadł tu na pełnej kurwie z tym latynosem i odstrzelił pół ekipy. Przygotujemy się dla niego jakiś specjalny program? Daj znać. Ej, co my tu jeszcze robimy? Krówka spalona, kurwa, w telewizji nad nas pokazali. Tylko patrzeć, jak aż jakiś cwaniak znowu nas obędzie próbował wyruchać. Trzeba spróbować sprzęt i stąd wypierdalać. Mówię poważnie. Wyciągnęliśmy sporo dobra. Ręka ZTTechu ma ID check, ale zamówimy mamacza wspomaganie celowania z Mitechu. Czeka, skąd taki rzadziak to miał? Regulator hormonów Arasaki bez ID checku? Jakieś drobiazgi? Korekta optyki albo kosmetyczny real skin? Pełna konwersja ciała. Radziecki ośrodek to miejsce. Aż mi spadło ze śmiechu. Aż mi spadły ze śmiechu słuchawki. Radziecki ośrodek konwersji to miejsce, w którym można bezpiecznie podać się zabiegowi PKC, pełnej konwersji ciała. Zaraz, zaraz. Jeszcze autofikserek. No tak, tu na razie nic nowego nie ma. Na razie z tego korzystać nie będziemy. Ale jest zabawnie, nie ma co. Czy teraz... Tędy? Co się dzieje? O! O! No dawaj, już go tak! Odpalimy jakąś nową splówkę. Digian? Skipiego mamy w sumie. Czemuż by nie? Jesus, ten... Dawać posiłki! Skip jest dobry, bo...
To jest tak ciemno, że szczerze mówiąc gówno widać na taksie. Tu jeszcze leży. Tutaj. Może jeszcze kupisz u tego kolesia używaną igłę, co? Co mogłoby pójść nie tak? Mózg pozostanie aktywny nawet kilka sekund po dekapitacji. Ty mocny chłop. Jak to się stało? Kiedy i dlaczego uznaliśmy, że ludzkie życie jest towarem luksusowym? Moja matka odeszła w wieku 45 lat, mogła pożyć jeszcze drugie tyle, ale wykończyła ją zwykłe zapalenie płuc. Gdyby miała wykupione na tańszy pakiet Trauma Team, wyleczono by ją w ciągu godziny, ale nie było mnie stać na ubezpieczenie. Zmarła 5 miesięcy przed wyznaczonym terminem wizyty u miejskiego lekarza. Przyzwyczailiśmy się do myśli, że prywatyzacja służby to rzecz oczywista. Już w 2020 roku uznaliśmy, że 500 euro dolarów miesięcznie to uczciwa cena za ubezpieczenie Trauma Team. Na zdrowie trzeba sobie zapracować. Może system korporacyjny nie jest idealny, ale lepszego nie ma. Gówno prawda. W ZSRR mają techników medycznych, neonoperatory chirurgiczne, wyspecjalizowane antyciała i endoskopy z sondami dożylnymi. Oni też latają po pacjentów drogimi AV-kami wyposażonymi w komory kriotoniczne. Różnica polega na tym, że nie zostawia ludzi na śmierć, którzy mieli na koncie za mało forsy, żeby kupić sobie życie. Publiczna służba nie jest już utopią. To naprawdę się dzieje. Trauma Team traktuje pacjentów jednocześnie jak klientów i jak towar. Ratują ich tylko dlatego, że im to się opłaca. Klient uratowany to klient, który nadal będzie płacił. Nawet jego śmierć może przynieść potencjalne zyski w postaci organów i odzyskanych szczepów. Choć oczywiście mniejsza korporacja medyczna nie może dawać swoim pracownikom powodów docelowego uśmiercania pacjentów, bo straciłaby klientelę. Przysięga Hipokratesa już dawno odeszła do lamusa. Oczywiście. Macie to, suko! Перезаряжай! Ciekawostka. Czy wiesz, że plamy z krwi można zmyć za pomocą octu? O, proszę. Głupiemu szczęście sprzyja. To co teraz? Idę złożyć reklamację. Może tutaj będzie ostatni krytyk. O, złamiemy zabezpieczenia, zobaczymy co to jest. 5-5. 1C. Orzesz. Własność korporacji Militech, łamanie zabezpieczeń, surowo wzbronione. Kto to do mnie tak mówi? Słuchaj, tak nikogo nie słyszę. Znaczy nikogo tu już nie ma. Ale misja ciekawa, nie powiem. Od razu się ogarniemy, co trzeba. Co to jest czwóreczka? Jesus. To jest chyba już w porządeczku.
Tak by się zdawało. I mam prawo do odrobiny relaksu. Myślę, że Ska miałaby coś do powiedzenia w tym temacie. O? To była prawdziwie dziwna misja. No nie wiem, co teraz zrobiłem. Pomyliły mi się przyciski, więc walimy teraz naszym Majmajem. Gdzież on jest? Netrunner 40. Bez lipy. Żanier, dosyć drugi poziom. Hajsu to my wiele nie mamy. Ale tak jesteśmy już w miarę blisko. Więc jak już mi się nie chce już wsiadać w samochód. Co za dziad. To sobie będzie coś mówił, czy już nie? Znowu to zrobił. Ledwo się zeszliśmy, a on znowu się nie odzywa. Ha. Boi się odrzucenia, więc zawsze zrywa znajomość pierwszy. A ja ciągle próbuję o niego walczyć. Jestem głupia. Nie jesteś, Theo. Masz w sobie mnóstwo empatii. Próbujesz mu pomóc, choć sama przy tym cierpisz. Dobra, będę lecieć. Dzięki, że wysłuchałeś mojego jęczenia. Założę się, że nawet Donald Landy wsuwa czasem pudełko lodów i wysmarkuje 3 paczki chusteczek. Jesteś totalnie najsłodszą osobą na świecie. Do zobaczenia, Brandon. Co to za dziewczyna, z którą gadałeś? O, zauważyłeś ją? To Theo, moja przyjaciółka. Jest miła, wrażliwa i taka ładna. Lubię z nią rozmawiać. To przyjemniejsze niż wydawanie karmelowego latte. Mam wrażenie, że ocenianie ludzkiej urody i wrażliwości trochę wykracza poza zakres twoich funkcji. Nonsens, V. Gdybym nie umiał dostrzegać zalet, skąd mógłbym wiedzieć, czy polecić klientowi Daring Dairy, czy Tiancze? Mówisz, że są ludzie, których lubisz bardziej niż innych. Wcześniej wymyślałeś rymowanki, jesteś wrażliwy. Oj, przestań już, bo się zarumienię. A to by znaczyło, że się przegrzałem i wysiadły mi bezpieczniki. Nic przyjemnego. Tak właśnie myślałem. Trzymaj się, Brandon. Okej. Wracamy do biznesu. Do interesów raczej. Czekaj, czy ty będzie uciekał, czy co? Ale misja spoko, podoba mi się. I ona należy do ukrytych oczywiście, bo... Znaczy takich, które można pominąć, bo przeca. Proszę waści. Bo nie z dzienniku, ale jest na mapie z kolei, więc... Przychodzę z reklamacją. O kurwa, typie! Wszystko w porządku? Jak tylko puściłeś taśmę, zaczęło tobą trzepać i... Daruj sobie. To była pułapka. Wiedziałeś, co robisz. A wiesz, co ja zrobię? Powiedzieć ci? Ej, spokojnie! Tylko spokojnie, kurwa!
Masz godzinę, żeby wyjechać z Night City. Na zawsze. O Boże! O matko! Kurwa, dzięki. Wiedziałem, że... Stul pysk, nie skończyłem mówić. Jeśli jeszcze kiedyś cię zobaczę, rozpruję cię od jaj po czubek głowy. Powoli. Rozumiesz? Zejdź mi z oczu. Czy faktycznie ucieknie? Żeśmy typa zmasakrowali. Ale strzelbka jest fajna, trzeba przyznać. Jest bardzo nice. Dobra, to w tym odcinku to będzie tyle. Było i tak ciekawie, więc dziękuję Wam za uwagę i zapraszam do kolejnego odcinka z mojej serii Cyberpunk 2077. Dzięki za uwagę, hej!